zachodzące słońce rumieniło mury Darłowskiego zamku. Park tonął w zieleni, drobne kropelki rosy migotały w liściach drzew. Majowy poranek rozbrzmiewał świergotem ptaków. Ukryty w gęstwinie słowik, przyjaciel wszystkich zakochanych, wyśpiewywał trele na cześć życia i miłości. Żwirowanymi alejami parku, zbiegającymi aż do brzegów Wieprzy, przechadzali się dwaj bracia. Jeden miał na imię Wilhelm, drugi zaś Ryszard. Od dzieciństwa bardzo się kochali, a i później wędrowali razem po wojennych szlakach, ochraniając się wzajemnie i pomagając w potrzebie jeden drugiemu. Cóż więc spowodowało, że oto teraz rozeszły się ich drogi? Czemu na twarzy popędliwego Wilhelma maluje się gniew? Czemu pełen nienawiści wzrok kieruje w stronę młodszego brata? Przyczyną braterskiej waśni stała się obecność księżniczki Gertrudy, która przed paru tygodniami przyjechała z Kamienia Pomorskiego, aby odwiedzić swego wuja, księcia Bogusława. Jej niezwykły wdzięk i uroda podbiły serca wszystkich dworzan. Nic wtedy dziwnego, że obaj bracia zakochali się w niej bez pamięci. Piękna księżniczka znalazła się w nie lada rozterce, gdyż sama nie wiedziała, który z rycerzy podoba jej się bardziej. Władczy i męski Wilhelm, czy też subtelny niebieskooki Ryszard? To też, nie mogąc się zdecydować, jednakową sympatią obdarzała obu braci i w ten sposób nieświadomie pogłębiała narastającą między nimi wrogość. W jednym z zamkowych okien uchyliła się firanka, a po chwili na sąsiednim balkonie ukazała się dziewczęca postać. Właśnie przychodził tamtędy Ryszard. Ujrzawszy ją, skłonił się nisko i zawołał z uśmiechem. Witaj, Gertrudo, przy twej urodzie w letnie majowy poranek. Księżniczka zrumieniła się i opuściła głowę. Przez chwilę bawiła się różą, którą trzymała w dłoni. Potem spojrzała na rycerza i uśmiech, jak promień słońca, rozjaśnił jej dziewczęce lica. Witaj, trubadurze! Odpowiedziała żartobliwie. Oto nagroda za twe miłe słowa. Pomusowy kwiat upadł pod nogi młodzieńca. Ten podniósł go, ucałował i schował na piersi. Raz jeszcze spojrzał w górę, lecz na balkonie ani w oknie nie dostrzegł nikogo, tylko firanka poruszała się lekko, jakby kołysał ją wiatr. W tym czasie Wilhelm stał ukryty za drzewem. Zazdrość i gniew całkowicie owładnęły jego myślami. Słyszał ich głosy, widział uśmiechy, a lot pąsowej róży nasycił jego oczy krwawym odblaskiem. Nie panując już nad sobą, wybiegł z ukrycia, zastąpił drogę Ryszardowi i zawołał. Skończyła się moja cierpliwość, już wiem wszystko. Ryszard stał jak osłupiały, nie mogąc wymówić słowa. Jeszcze nigdy nie widział brata tak wzburzonego. Czego chcesz? Krwi! Krzyknął Wilhelm. Nie masz dla nas obu miejsca przy jej boku. Niech więc miecz rozstrzygnie, komu to miejsce przypadnie. Pobladła twarz łagodnego Ryszarda, a jego oczy napełniły się łzami. Spojrzał na brata i rzekł. Czemuż, nieszczęsny, pragniesz rozlewu krwi? Serca Gertrudy mieczem nie zdobędziesz. Pójdźmy do niej, niechaj wybiera między nami. A może odrzuci i ciebie, i mnie? Ale Wilhelm był nieubłagany. Na nic twoje tłumaczenia! Krzyknął, dobywając miecza. Stawaj do walki! Lecz Ryszard nie mógł znieść myśli, że oto przychodzi mu walczyć z rodzonym bratem.
nagrodzie, Wilhelmie, to co chcesz uczynić się z bronią. Jednakże wzburzonego Wilhelma nic już nie mogło powstrzymać. Wstawaj do walki, tchórzu. Twarz Ryszarda oblała się szkarłatem. Teraz wiedział już, że nie zdoła uniknąć walki. Dobrze więc, skoro tak chcesz, zawołał. Proszę cię tylko o jedno. Nie czyńmy tego tutaj, w pobliżu niej. Więc gdzie? Jedźmy pod bramy Stargardu, gdzie pola dosyć i od zamku daleko. Resztę niech los rozstrzyga. Natychmiast wyruszyli z Darłowskiego zamku, każdy inną drogą. Zrozpaczony Ryszard chował w sercu cień nadziei, że może w drodze brat się rozmyśli, że gdy ochłonie z gniewu, zmieni swe nieszczęsne zamiary i będzie skłonny do pojednania. Niestety, jego nadzieje okazały się płonne. Kiedy ujrzał w oddali mury Stargardu, czekał tam już na niego Wilhelm, który na widok zbliżającego się brata dobył miecza, spiął konia ostrogami i z furią rzucił się do starcia. Trzymaj się, Wilhelmie! Zawołał Ryszard. Jeszcze tutaj możemy dojść do zgody. Broń się! Odkrzyknął Wilhelm. Rozpoczęła się walka na śmierć i życie. Kurz wzbił się pod niebo, jak gdyby chciał zakryć przed ludzkimi oczyma ów straszny obraz. Niekiedy wynurzały się z niego wyolbrzymione sylwetki jeźdźców, by zewrzeć się znowu na otwartej przestrzeni. Miecz szczękał o miecz tak głośno, że wywołał mieszkańców grodu, którzy wyszli na mur i obserwowali w milczeniu przebieg pojedynku. Ryszard bronił się dzielnie, lecz w końcu uległ. Przeszyty mieczem upadł na ziemię nieżywy. Wtedy dopiero Wilhelm ochłonął, zsiadł z konia i stanął nad stygnącymi zwłokami brata, trzymając w dłoni skrwawiony miecz. Teraz zrozumiał, jak straszną popełnił zbrodnię. Ukląkł na ziemi, spojrzał w jego zasnute bielmem śmierci oczy i gorzko zapłakał. O mój bracie, nieszczęsny Ryszardzie! Wołał w rozpaczy. Czemu przedtem nie usłyszałem twej rady? Na moich dłoniach braterska krew, której nic nie zmarzę. Potem, co uczyniłem, nie masz już dla mnie życia. To mówiąc, przebił się własnym mieczem i legł martwy obok. Czerwony blask zachodzącego słońca oświetlał pole walki i zwłoki obu rycerzy. Gdy dokonało się krwawe dzieło, mieszczanie wyszli zza murów i pochowali w polu nieszczęsnych braci, wkładając do wspólnego grobu splamione braterską krwią miecze. Wieść o tym wydarzeniu szybko dotarła do mieszkańców Darłowskiego zamku, wywołując zgrozę. Księżniczka Gertruda zamknęła się w swojej komnacie i przez wiele tygodni nie pokazywała się nikomu. Nie mogła wprost uwierzyć, że oto nigdy już nie usłyszy gorących wyznań Wilhelma, ani też nie ujrzy uśmiechu Ryszarda, któremu w ów nieszczęśliwy dzień podarowała kwiat róży. W głębi duszy czuła się współwinną niesławnej śmierci obu rycerzy. Pewnej nocy nawiedził ją dziwny sen. Jakaś niewytłumaczona, a przemożna siła kazała jej opuścić komnatę i wyjść na balkon. Gdy to uczyniła, wówczas ujrzała na zalanym księżycową poświatą dziedzińcu postacie Wilhelma i Ryszarda. Bracia wyciągali do niej ręce, jakby prosili o ratunek. Co mam dla was uczynić? Zapytała Gertruda pełnym lęku głosem. Każ przenieść nasze ciała do kaplicy zamkowej.
usłyszała odpowiedź podobną do tchnienia wiatru. Wtedy uzyskamy spokój. Następnego dnia książę wysłał do Stargardu zbrojny oddział oraz wozy z dwiema trumnami i polecił przywieźć do Darłowa ciała obu rycerzy. Po otwarciu grobu okazało się jednak, że ciała braci gdzieś zniknęły. Natomiast zostały jedynie oba naruszone już przez rdze miecze. Przewieziono je do zamku i zamurowano w stopniach kaplicy. Od tego czasu dusze braci odzyskały spokój. Gdyż nie ukazywały się więcej, księżniczkę zaś przestały nawiedzać złe sny.